wszystkich, którzy nas oglądają. Dziś rozmowa z artystką szczególną w kręgu finalistów programu Music Masterclass Fabryki Norblina, bowiem jest to pianistka klasyczna. Jako jedyna z całego towarzystwa uprawia muzykę poważną, no ale czy to jest jej marzenie, czy nie zamierza sięgać gdzieś dalej, czy nie zamierza poszerzać repertuaru o rozmaite gatunki poboczne, czy taki tak zwany crossover nie jest jej na myśli gdzieś w planie, to się okaże. Julia Łozowska. Cześć, bardzo mi miło. Dzień dobry, witam cię bardzo najserdeczniej. Chwilę czasu minęło, odkąd się widzieliśmy ostatnio, też w okolicznościach takich warsztatowych, gdzie właściwie głównie gadaliśmy o tym, jak zamierzasz ten swój czas stypendialny wykorzystać. Ale nim to, gdzie jesteś dzisiaj, to ja bym chciał mimo wszystko, bo nas pewnie ogląda sporo muzyków początkujących, którzy się inspirują choćby twoją drogą. Jak wyglądały początki? Czy ten stereotyp tego, żeby być zawodowym muzykiem, trzeba się wychować w muzycznej rodzinie, u ciebie zadziałał, czy zupełnie nie? Zupełnie nie. To znaczy, moje siostry chodziły do szkół muzycznych, ale moi rodzice nie są muzykami i myślę, że to mnie trzyma przy tym zawodzie, bo gdyby byli, to jest jednak trudne. Więc ale jakie zawody uprawiali? Moja mama jest lekarzem, a mój tata jest inżynierem. Proszę bardzo. Ale oboje wrażliwi na muzykę oczywiście. Tak, tak. To znaczy, nawet jak byli mali, to mieli gdzieś tam kontakt i styczność przez chwilę z nauką na instrumencie, ale nigdy w szkole muzycznej jako taki dłuższy czas. Natomiast moje siostry miały tą edukację muzyczną jakąś podstawową i gdzieś tam... Ja się dość późno też pojawiłam na świecie, więc ten pomysł był bardziej taki, żeby po prostu żebyśmy wszystkie trzy dostały tę samą szansę, tak? I po prostu ja akurat zdecydowałam się zostać w tym. Z tego co wiem, instrument był w domu, więc siłą rzeczy miałaś go na wyciągnięcie dłoni i mogłaś się szybciej pewnie rozwijać i penetrować te rozmaite dźwięki. Muzyka panowała w domu oczywiście. Tak, to w ogóle było tak, że jak ja się urodziłam, to moja siostra wtedy zdawała dyplom drugiego stopnia, więc gdzieś tam przewijało się to, że ćwiczyła i tak dalej. Też zresztą kończyła rytmikę, więc miała to podejście, że ja czasami mogłam gdzieś tam przy niej pograć coś, czy nawet z samymi wiesz, palcami trochę mnie uczyła też śpiewać. To wszystko było takie bardziej w ramach zabawy. I co, zaczynasz naukę w wieku 6 lat, nie 7? Tak, zaczęłam naukę w wieku 6 lat, dlatego że ja się trochę zastanawiałam, znaczy właściwie moi rodzice się zastanawiali, czy puścić mnie wcześniej do szkoły, ale trochę nie chcieli mi zabierać tego dzieciństwa i w ogóle. I tak jakoś wyszło, że stwierdzili, że zapiszą mnie już tak na lekcję metodą Suzuki. I po prostu zaczęłam u mojej pierwszej nauczycielki, pani Marzeny Jasińskiej, w wieku 6 lat, więc rok przed. Ale dopowiedz, co to jest za metoda, bo nie wszyscy pewnie wiedzą. Mój syn również, mający już dziś lat, 7, czyli trochę starszy od momentu, ale też zaczął, no jak miał 5,5 bodaj, bo to jest ten dobry moment właśnie na to, żeby tą metodą się nauczyć grać. Niektórzy myśleli, że to jest tylko przypisane do skrzypiec, zdaje się, ale jest to przecież na wielu instrumentach granych, również na wiolonczeli, tak. Z tego co wiem. To znaczy jak ja zaczynałam, chyba były właśnie tylko skrzypce, fortepian, wiolonczela, ale teraz to już się otworzyło na wszystkie tak jest. Naprawdę instrumenty. To generalnie polega na tym, że zamiast uczyć się nut najpierw, dziecko uczy się grać na instrumencie i nie ma tej bariery, że najpierw musi przenieść i to jest bardzo jakby trudny proces na początku i ten proces jest w ogóle jakby wyeliminowany. Na początku jest tylko ten kontakt z samą muzyką, więc jakby przez pokazywanie przez nauczyciela do powtarzania przez dziecko. No i też trochę zabawy w tym jest, prawda? Żeby zachęcić zabawą i też rodzice uczestniczą w tych zajęciach z reguły. To powinni przynajmniej, żeby wiedzieć też jak pracować z dziećmi później w domu. No i co, zaczyna się szkoła potem? Tak, i później było jak tak, to wspominasz? Fajnie to wspominam, dobrze wspominam, w ogóle pierwszy stopień dobrze wspominam. No tak. Zostałam u tej samej właśnie pani i ta metoda Suzuki gdzieś tam wygasała, co nie? I jakoś tam uczyłam się nut. Czy coś się zdarzyło w szkole takiego nietuzinkowego, takiego zaskakującego, odbiegającego trochę od normy? W jakim sensie? No w takim sensie, że na przykład uczniowska inicjatywa, że ktoś wymyślił coś poza programem, nie wiem, wymyśliliście jakiś musical, jakiś specjalny koncert, czy raczej wszystko się toczyło według programu i według tego, co powiedzieli nauczyciele? To znaczy,
Jeśli chodzi o granie, to w miarę według programu, chociaż pamiętam, że moja właśnie nauczycielka dała mi Mazurka Chopina w drugiej klasie, jakiegoś pośmiertnego. Ja trochę jeszcze wtedy nie rozumiałam, że wszyscy się tak dziwili, że o, Mazurka i w ogóle. Ale dla mnie to było wtedy jakieś takie naturalne. Natomiast jeśli chodzi o takie inicjatywy bardziej klasowe, to pamiętam, że mieliśmy dużo przedstawień takich, powiedzmy, bardziej właśnie powiązanych z rytmiką, śpiewaniem. To była wasza inicjatywa uczniów, czy bardziej nauczycieli? To było jakoś tak pół na pół. Pamiętam, że bardziej inicjatywa faktycznie wychodziła od nauczycieli, ale my byliśmy bardzo chętni, żeby to robić. Też jakieś recytowanie wierszy i tak dalej. Ja też chodziłam na balet, więc co roku. Dlaczego pytam? Bo zastanawiam się właśnie, na ile dzisiaj, w tym pośpiechu też jednak, bo jesteście trochę innym pokoleniem jednak niż my, na ile właśnie jest starcza czasu, no też weny, myślę, czy takiego imperatywu ogólnie rozumianego, by tworzyć coś poza szkolnym nurtem głównym, czyli właśnie zebrać się, stworzyć na przykład, za moich czasów to były koncerty typu wolny mikrofon, że każdy miał możliwość wyjścia na scenę i zaprezentowania tego, co czego pragnie, niekoniecznie oczywiście programu czy repertuaru szkolnego. Ale też trochę pije do na przykład nauki improwizacji, która jest taka cały czas mocno traktowana w szkole, czyli przywołuje taką historię wesołą z Akademii Muzycznej Warszawskiej, kiedy się odbyła jakaś wigilia gdzieś już za kulisami i ktoś mówi, to zaśpiewajmy kolędy i któryś z profesorów, a mamy nuty? I to nie był żart. Czyli nagle okazało się, że tak prozaiczna rzecz jak kolędy, czy może 100 lat, nie wiem, mógłbym pewnie mnożyć utwory, bez nut się nie może wydarzyć. Czyli jest to rodzaj pewnego pręgierza, który szkoła wywołuje. I teraz zapytuję cię właśnie, czy w waszym pokoleniu już się trochę rozluźniały te pomysły, czy nadal jednak jesteśmy w tym samym punkcie? Uzależnienia od nut. Wydaje mi się, że trochę nadal jesteśmy. U mnie gdzieś... Mi zawsze brakowało właśnie tej improwizacji, bo ja od małego też lubiłam jazz, w sensie słuchać jazzu i zawsze chciałam umieć grać jazz. I zawsze miałam takie, kurczę, chciałabym też właśnie improwizować i tak dalej, a jeszcze jak twoje umiejętności rosną właśnie z tego klasycznego punktu widzenia, to potem jak masz zacząć coś od początku, to jest takie, jak to zrobić i tak dalej. Tej wolności trochę brakuje. U mnie dopiero tak naprawdę improwizacja zaczęła się na studiach, bo mieliśmy zajęcia z panem Januchtą. I to było super, bo on otworzył oczy naprawdę na jakieś powiązania między epokami. No tak. To było ekstra, ale tak naprawdę dopiero wtedy, więc wcześniej... No wiesz, nie każdy musi zostać kompozytorem, to jest oczywiste, ale każdy ma pokłady jakichś pomysłów, jakiejś weny, którą może spokojnie przelewać spontanicznie na instrument. Już nie mówiąc o tym, że przecież wiele dzieł Chopina, do którego zaraz dojdziemy, powstawało z improwizacji przecież. On oczywiście nie wszystko był w stanie zapisywać, ale przenosił luźno wyrzucone myśli z mózgu, z głowy na klawiaturę, a potem na zapis nutowy. No tak powstawała cała masa dzieł, kadencje koncertów wielkich, to też były przecież wielkie improwizacje. U nas jesteśmy przywiązani do nut. No dobrze, wzrastasz w pięknej atmosferze. Kiedy pojawia się Chopin po raz pierwszy? Wspomniałeś o Mazurku, jeszcze taki nieświadomym, ale ten Chopin na poważnie pojawia się kiedy? Chopin pojawił się bardzo wcześnie, bo przez to, że wzrastałam tutaj, to otaczały mnie nie tylko konkursy chopinowskie, ale też na przykład urodziny Chopina. I ja pamiętam, jak właśnie była 200. rocznica urodzin, wydano taką książkę żółtą, z różnymi plakatami, takimi współczesnymi Chopina, typu, nie wiem, Chopin w dresie. Tak, to był ten moment taki, gdzie pokazywało się Chopina w trampkach. Dokładnie tak. Ja pamiętam bardzo, że ta książka... Nie bulwersowało cię to? Nie, to mi się strasznie podobało i takie właśnie designerskie, nienudne ujęcie, bardzo mi się podobało. Ile wtedy miałam? 9 lat. No tak. No i to się właśnie połączyło z wtedy konkursem chopinowskim. Więc myślę, że... Jako Wicka. Jako Wicka, mała dziewczynka, Wicka, która Wicka, się obudziła. Muzyczka na... Wicka. Byłaś na widowni po raz pierwszy, rozumiem, tak? Tak. Zaznałaś tej atmosfery. Tak. Ja niewiele z tego pamiętam. Moja siostra mówiła, że zasnęłam w trakcie jednego występu i po prostu modliła się, żebym nie spadła z tego krzesełka. No bo jeszcze wtedy nie sięgałam do ziemi. Ale tak na poważnie, no to myślę, że to gdzieś tak kiełkowało. I w sumie na koniec pierwszego stopnia już jakby... To było mocno ugruntowane we mnie. No i ten pomysł, żeby jednak próbować zakwalifikować się do konkursu. Od ciebie, od nauczyciela, od ciebie. No to ambitnie. No, tak. No i w takim razie to jest oczywiście długi temat, pewnie nie na dziś.
No ale te wspomnienia konkursowe, bo czym innym jest przygotowywanie się do konkursu, czym innym jest oczywiście przeniesienie tego konkursu o rok, prawda, z uwagi na pandemię, no i czym innym są emocje po, które, jak wspominałaś w jakimś wywiadzie, szybko opadły dosyć. Jakby poszłaś dalej, stwierdziłaś, że trzeba iść dalej i nie rozpamiętywać rozmaitych sytuacji. Jakie myśli ci się kołaczą związane z tym konkursem? No, oczywiście trema pewnie, ale czy paraliżująca, czy... a może w ogóle tremy nie miałaś? Nie, no wiesz, trema jest potrzebna, jak się wychodzi na takie ważne wydarzenie, więc ja lubię, jak ona gdzieś tam jest pod kontrolą, bo jednak ma za zadanie nam pomóc. Jakie myśli? Myślałaś o jury, myślałaś o publiczności, myślałaś o grze tylko i wyłącznie swojej? To znaczy, myślałam głównie o takich warunkach technicznych, bo na próbie fortepiany stały w trochę innym ustawieniu i po prostu było zupełnie inne odczucie, po prostu słuchowe, akustyczne. A co to znaczy w innym miejscu na próbie stały? W innym miejscu sceny? Wybieraliśmy po pierwsze w innym miejscu sceny, a po drugie pod innym kątem, bo wybieraliśmy z pięciu fortepianów i one stały pod kątem, a później stały jednak równolegle, tak, do widowni. Ja się generalnie bardzo cieszyłam, że występuję i zarówno na eliminacjach i w pierwszym etapie zupełnie inne miałam, mam wrażenie, podejście na tych dwóch występach. Natomiast pamiętam, że no to jest takie marzenie od dziecka, więc po prostu czerpałam to, że wow, jestem na tym wydarzeniu i że ludzie przyszli i że mnie słuchają. To było naprawdę bardzo fajne. No a jeżeli chodzi o werdykt, no to już jakby to nie ode mnie zależy, tak? Mnie zależało to, jak zagrałam i z dzisiejszej perspektywy mogę sobie słuchać tego nagrania, wyciągać jakieś wnioski, ale to już jakby jest poza... A podsłuchiwałaś konkurencję? Bo często pianiści w ogóle się nie wydają podczas... w te... Podczas konkursu. Interesowało cię to? Dopiero jak mnie, wiesz, już. A, to wtedy się zaczęłaś interesować bliżej, no bo się może, żeby się nie rozpraszać. No bo dlaczego nie? Mogłam za darmo posłuchać najlepszych na świecie pianistów, więc po prostu chodziłam tam i miałam tylko przepustkę i... A Julka, jak myślisz, czego szukają jurorzy w tym konkursie? Oczywiście to jury jest bardzo liczne, ale jakbyś tak mogła parę myśli rzucić, to w skrócie, czy szukają takiej sytuacji, że oto przychodzi pianista, który gra Chopina tak, jakby zagrał sam Chopin. Oczywiście jest to kompletna iluzja, bo nie wiemy. Nie ma żadnego nagrania oczywiście. Czy szukamy postaci, która nam odkryje coś nowego w Chopinie? Patrz, Iwo Pogorelicz, który oczywiście skłócił jury w 1980 roku. Właśnie, jak myślisz? Pytanie, na ile można odkryć coś nowego, zachowując ten styl. To jest inna historia. Natomiast mi się wydaje, że na dzisiejszą chwilę poziom generalny konkursów i tych osób, które w ogóle dopuszcza się do starcia w konkursie, jest tak wysoki, że po prostu jeżeli szuka kogoś, kto jest w stanie wytrzymać tę całą właśnie presję związaną na przykład z wygraną, tak, że później przez rok po prostu jest cały czas w tournée, grasz właściwie tylko tego Chopina, dopiero później jest weryfikacja, czy zostajesz na tej scenie, czy nie. Myślę, że tego głównie szukają i takiej właśnie wolności, przekazu, wiadomo też perfekcji technicznej. Patrząc na poprzednich laureatów, można się kłócić, właśnie każdy ma inny gust, natomiast te pierwsze nagrody zazwyczaj były przydzielone takim osobom, do których nie można było mieć żadnych zarzutów, ale pytanie, czy wywoływały w nas jakieś wielkie emocje, tak? No to jest odwieczny temat. Ktoś, kto gra perfekcyjnie technicznie, a jednocześnie kłopot z tym, żeby była tam muzyka, tak? A wracamy i będziemy wracali po wsze czasy do nagrań Artura Rubinsteina, który, jak wiemy, Chopina sobie ubogacał rozmaitymi wpadkami i nietrafieniami. No ale muzyka była wielka, prawda? Nieprawdopodobne. No ale a propos Avdijewej, która wygrała przecież jeden z konkursów, no to mam wrażenie, że ona poszła w stronę Prokofiewa, w stronę rytmicznej muzyki, że tego Chopina tak niespecjalnie potem celebrowała po konkursie. Chyba, że czegoś nie dostrzegłem. Myślę, że konkurs jest bardziej takim właśnie sprawdzeniem się, jak ktoś się czuje w tej monografii. I później każdy odkrywa gatunek, który jest mu najbliższy. Może w przypadku Avdijewej to był właśnie Prokofiew. Natomiast jak ja byłam na jej recitalach, to grała dość zróżnicowany repertuar, więc... Szeroki. Tak, i Bacha, i Chopina, i Mussorgskiego, więc myślę, że ona się nie zamknęła na repertuar. Aczkolwiek na pewno taki rytmiczny właśnie Prokofiew, czy jakieś bardziej dwudziestowieczne kompozycje, myślę, że jej są bliższe. No to dobrze, skoro Chopin
towarzyszył Ci cały czas podczas przygotowań do konkursu, no to jacy kompozytorzy jeszcze ubogacają te Twoje doznania estetyczne, bo wiem, że i Skriabin, i jeszcze paru innych wokół. Tak, u mnie bardzo Rachmaninow, bardzo, bardzo, do tego stopnia, że... Tak, to jak maestro Maksymiuk, ukochuje Rachmaninowa, może po prostu dyrygować nim codziennie. Ale właśnie u mnie to jest... u mnie Rachmaninow powoduje takie emocje, że mam wrażenie, że jeszcze nie dojrzałam do tego, żeby sama go grać. Mimo że właściwie oprócz Chopina i Rachmaninowa, no nie znam innych kompozytorów tak dobrze. Natomiast wiadomo, Brahmsa bardzo lubię grać, Schumana teraz powoli... Czyli co, osadzone jesteś w romantyzmie raczej? To jest właśnie ciekawe, bo estetycznie, jeśli chodzi o moje doznania, jestem osadzona w romantyzmie, ale jeśli chodzi o na przykład to, co inni ludzie mi mówią, to wszyscy mówią, o Bacha świetnie grasz, albo jakieś takie bardziej dwudziestowieczne czy współczesne. Więc... No, a wybory utworów, które nagrałaś dzięki masterclass, bo z tego powodu tutaj jesteśmy, no były dalekie od romantyzmu raczej. No oprócz Chopina. No to znaczy, poza Chopinem, tak. Jeśli który... chodzi o wybór utworów, to on był dość przemyślany, ale w innym kontekście. Bo ja chciałam przede wszystkim nagrać coś, co ludzie znają i czego będą słuchali, bo właściwie taki był cel. No ale też nietypowo to nagrałaś. Anturaż, instrument. Tak, to była druga część. Tak. Natomiast ja stwierdziłam, że no wiadomo, na scenie zazwyczaj się nie gra takich utworów. Albo takich jakich? Jak na przykład Zimnopedii. A z kolei Światło Księżyca, no to już w środowisku się uważa za taki, powiedzmy, jak dla Elizy, prawda? Ja tak nie uważam. Uważam, że to jest super utwór i jeżeli się spojrzy w ogóle na przykład na statystyki na Spotify'u, czy jak pisałam taką pracę notabene na zakończenie właśnie moich studiów licencjackich o trendach w muzyce klasycznej, tak, to ludzie najczęściej słuchają muzyki minimalistycznej i takiej właśnie uspokajającej. Ale jakiej na przykład, a propos minimalizmu, bo minimalizm jest szerokim pojęciem. No właśnie Satie, Glass, no Glassem. Ale nie Reich chyba już, bo Reich to już jest trochę trudniejsza rzecz. Tak, wydaje tak. mi się, odrobinę. Natomiast właśnie taki klimat, który wprowadza w jakiś taki spokojny trans, jakaś powtarzalność też rytmiczna. Generalnie ludzie słuchają po to, żeby się zrelaksować. I ja stwierdziłam, okej, okay, no to będzie w takim razie... Co mogę nagrać, żeby odpowiedzieć na tą potrzebę tych ludzi? I żeby też to nie było tylko do takich typowych właśnie odbiorców muzyki klasycznej, tylko żeby ktoś zobaczył, o, jakiś fajny teledysk, kliknę, zobaczę, co to jest. I żeby trochę przekonać go do tej muzyki klasycznej, dlatego właśnie zdecydowałam się na pianino, które no właśnie miało śliczny dźwięk i w ogóle nie brzmiało jak można by usłyszeć, o, ktoś nagrał na pianinie klasykę, super miało dźwięk. Plus jeszcze... No zostało otwarte to pianino, tak? Żeby te muteczki były pokazane. Tak, plus wnętrze fabryki też miało duży pogłos, więc to się naturalnie dopełniło, bo dźwięk był też nagrywany w tej przestrzeni. I mam wrażenie, że to się tak wszystko jakoś ładnie dopięło, ładnie skomponowało, więc... Brzmienie pianina nie było kontrastem dla Ciebie zbyt dużym, bo jednak cały czas pracowałaś na fortepianach, prawda? Pewnie. Tak, ale akurat to pianino, które zresztą wybieraliśmy, bardzo mi odpowiadało estetycznie, bo było takie ciepłe, też z zewnątrz było, powiedzmy, w takim kolorze drewna, takiego ciepłego drewna i mi się to bardzo fajnie komponowało z takim właśnie zimnym tej fabryki. Pianina jest często wykorzystywane też w piosenkach współczesnych, bo właśnie to brzmienie takie nie do końca może właśnie klarowne, takie lekko przybrudzone, lekko właśnie jakieś matowe, jest zupełnie niezwykłe. No, układ strun inny niż w fortepianie, pionowy, powoduje też, że zdaje się, że te struny są też krótsze, to zależy oczywiście od instrumentu. Przypomina się mi się Christian Zimmermann, który, jak wiesz, do dziś konstruuje nowe mechanizmy klawiaturowe. On w piwnicy ma swoją pracownię, gdzie sobie własnoręcznie dłubie przy klawiaturach, potem te klawiatury są przenoszone i wkładane do Steinwaya i dopiero odbywa się koncert bądź nagranie. Przy okazji chyba nagrania Schuberta parę lat temu eksperymentował z miejscem, w którym młoteczek uderza o strunę. Bo to jest z reguły w okolicach 1/7 struny i Christian Zimmermann testował sobie różne punkty po to, by uzyskać trochę dłuższe wybrzmienie, czyli żeby mniej używać pedału. Taki miał zamysł na tego Schuberta wówczas. No to są... Ciebie aż tak nie korci, żeby aż tak ingerować w brzmienie instrumentu, żeby brać śrubokręt i tam
Albo preparować chociażby? Na razie nie. To znaczy, jeśli chodzi o preparację, to tak. To tak. Natomiast jeżeli chodzi o takie właśnie, powiedzmy, techniczne podejście, to myślę, że zostawmy tę sferę stroicielną. Ale może cię znajdzie, kto wie. Myślę, że nie. Sądzisz. Myślę, że mnie bardziej interesuje takie odkrywanie, jak mogę uzyskać jakiś dźwięk, który sobie wyobrażam sama, tak, na fortepianie. Bo jednak te współczesne instrumenty są naprawdę, wręcz nam pomagają. I współczesne, czy też właśnie stare Steinwaye, bo no tak. To właściwie no tak. Te dwa. I myślę, że to daje taki ogrom możliwości, że... A różnica pomiędzy współczesnymi a niewspółczesnymi, jakbyś tak mogła laikom wytłumaczyć? Bo instrumenty historyczne dzisiaj przeżywają poważny rozgłos i rzeczywiście odbywają się przecież konkursy, chociażby Chopinowski na instrumentach historycznych. To jakbyś mogła w skrócie, bo dotykałaś pewnie instrumentu historycznego. Tak, tak. Chociaż wcześniej, jak mówiłam, to miałam po prostu na myśli stare Steinwaye z lat... W tym sensie, no. Tak, z XX wieku. Ale instrumenty historyczne to są instrumenty z epoki, czyli właśnie z romantyzmu z XIX wieku głównie, które jeszcze mają trochę inny mechanizm, czasami mają troszeczkę węższe klawisze, przez co na przykład nie trzeba było mieć aż tak wielkiej ręki do grania. Chopin zdaje się nie miał bardzo wielkiej ręki. Nie. Są dużo... No ty też, jak patrzę, to tak... Ja mam wystarczająco. Jaki masz rozstaw interwałowy mniej więcej? Decymę się nie z góry, ale... No to niektóre rzeczy chopinowskie pewnie ci sprawiają trudności. Czy on tak do decymy mniej więcej pisze? Nie, raczej Chopin raczej wygodnie. W każdym razie jest dużo prościej uzyskać dźwięk, bo nie trzeba też takiej siły i ciężaru. Mm-hmm. Dużo prościej, myślę, że ten zakres dynamiczny można osiągnąć. A z drugiej strony, no nie ma aż takiej skali dynamicznej, bo te koncerty były na mniejszą skalę, zazwyczaj one były salonowe. Ale wybrzmienie instrumentu też dosyć krótkie w większości krótsze. Tych instrumentów. Jest krótsze i przez to na przykład pedalizacja jest zupełnie inna niż na współczesnych. No tak. No to może czas na pochwalenie się z widzami utworem, który wybrałaś na dziś, bo nagrałaś 3 utwory do tej pory, jeżeli chodzi o masterclass Fabryki Norblina. To co to będzie w takim razie? Na czym stanęło? Stanęło na Clair de Lune Claude Debussy'ego. A dlaczego? Jednym słowem? Dlaczego? Myślę, że jest najbardziej różnorodny i najbogatszy z tych trzech. Debussy. I taki najbliższy dla mnie. No tak. A znasz Debussy'ego w wykonaniu Zimmermana zapewne. Wiesz, ja trochę mam inną estetykę słyszenia, więc... To który Debussy ci przypadł do gustu z tych wielkich pianistów? Michelangeli. Nieśmiertelny. Tak. Kogo jeszcze słuchałam? No to niech na nim stanie. Dobra, a teraz będzie, a teraz będzie Debussy w wykonaniu Julki Łozowskiej. Rzućcie ucha. Thank you.
Debussy, impresjonizm, wielki impresjonizm pod palcami Julii Łozowskiej. Pianino generowało rozmaite dźwięki, przydźwięki, stuki, puki, pedał się odzywał i tak dalej. Chciałaś to zawrzeć, taki był zamysł. Tak, właśnie to też był element, który chciałam gdzieś uzyskać, bo stwierdziłam, że jest już tyle na rynku nagrań takich właśnie dopracowanych w studio gdzieś, że dźwięk po dźwięku po prostu nagrywają, składają, a ja chciałam właśnie taki żywy kontakt po prostu z instrumentem i też, żeby ludzie mieli wrażenie, że po prostu na przykład jak słuchają w domu, że ktoś gra obok ciebie. No tak. I myślę, że to... Nie wiem, ile miałaś okazji do nagrań studyjnych, a jaki jest twój stosunek właśnie do nagrań studyjnych? Czy to jest coś takiego Lubię. Trudnego, kiedy nie ma publiczności i trzeba rzeczywiście wygenerować, wykrzesać z siebie emocje, tak jakby tutaj siedziała ta publiczność, czy jeszcze inaczej do tego podchodzisz? Chyba jeszcze inaczej. To znaczy na pewno jest faktycznie zupełnie inna energia i zupełnie inne podejście, natomiast ja lubię w ogóle nagrywać. Bardziej dla przyjemności, bo często niestety jesteśmy przyzwyczajeni, że trzeba nagrać pod termin na przykład na konkurs. I to wiadomo, nikt tego nie lubi. Tak. Natomiast jak się nagrywa gdzieś tam dla przyjemności, czy z kolegami reżyserami, u nas przecież na UMFCU można było nagrywać wieczorami na koncertowej, to było super doświadczenie, bo po prostu siedziało się, uczelnia była pusta, a my mamy koncertową dla siebie, można grać, można coś stworzyć, posłuchać jak to faktycznie się brzmi, a nie wiem, nagranie z telefonu, więc bardzo lubię nagrywać. I myślę, że to jest w ogóle też ważne w procesie takiej świadomości swojej. No tak, to tak jak dyrygenci stają przed lustrem i siebie filmują czasami, bo przecież nie jesteś w stanie na siebie spojrzeć obiektywnie, bo nie wiesz, co się dzieje. Julka, przejdźmy trochę do rzeczywistości, która nas otacza, muzycznej. Tu bym oczywiście mógł rozmaite pytania mnożyć. Czym jest muzyka dzisiaj w naszym życiu? Oczywiście czym innym w naszym życiu zawodowym, a czym innym w życiu laików. Tak. Ale jak myślisz, ona jest ważna dla przeciętnego człowieka dzisiaj? Klasyka? W ogóle muzyka. Ogólnie muzyka jest ważna i jaką rolę spełnia? Myślę, że muzyka jest ważna. Przede wszystkim właśnie spełnia rolę takiej rozrywki, odcięcia się od powiedzmy jakiejś rzeczywistości, czy powiedzmy trudów, codzienności. Czyli odskocznia. Trochę odskocznia, a trochę też taki cichy towarzysz, typu na przykład, nie wiem, słuchanie do nauki. No tak. Czy do pracy. To jest dość częste. Właśnie czyli wypełniać, mówiąc już tak kolokwialnie, trochę. Trochę tak. Natomiast jako odskocznia, no to powiedzmy może być na wielu płaszczyznach, tak? Może to być wyjście ze znajomymi gdzieś wieczorem do jakiegoś baru jazzowego, czy właśnie włączenie sobie czegoś w domu, czy na imprezie muzyka. No to jest tak duża przestrzeń i tak szeroka, że myślę, że tych funkcji jest sporo. A czy nie jest tak, że muzyka wylewa się zewsząd? Trochę tak. I na pewno też jesteśmy nią zmęczeni, mam wrażenie, bo i tak jesteśmy na co dzień przebodźcowani informacjami, a muzyka jednak co jakiś czas wymaga tego, żeby się na niej skupić. Nie może być tylko tym wypełniaczem i czasami po prostu już nam nie starcza energii na to, żeby faktycznie móc jej posłuchać z takim pełnym zaangażowaniem. Tak, to Witold Lutosławski mówił, że wchodząc do windy słyszy muzykę, w sklepie jednym czy drugim wchodzi i słyszy muzykę, a on o nią nie prosił. Tak. Dlaczego ona mu tu gra? No to jest często niechciana muzyka, często muzyka, której bym w życiu nie włączył oczywiście w domu. Muzyka przestała być świętem? Czymś szczególnym? Myślę, dla że tak, wielu bo jest ludzi? Do niej dużo prostszy dostęp. Dostępność kiedyś trzeba jest. Tak. Było zdobyć płytę. Czy wypożyczyć płytę. To jest dla mojego pokolenia już totalna abstrakcja. My sobie włączamy MP3 czy telefon. Kiedyś, nawet jeszcze jak ja byłam mała, trzeba było sobie ściągnąć tą muzykę na MP3. Oczywiście. A teraz już wszystko mam na telefonie, więc myślę, że ta dostępność jest tak łatwa, że... Ma to swoje plusy, ale ma i minusy, prawda? Tak. No to teraz drugie pytanie związane z rzeczywistością. Jak się zapatrujesz na mody? Mody? Muzyczne mody. Myślę, również w klasyce oczywiście. Myślę, że nie ma co się im przeciwstawiać, ale warto przesiewać je przez jakieś własne też upodobania, własną estetykę. No, ale jak obserwujesz pianistów, już zawężając do pianistów, którzy twoim zdaniem nie powinni się znaleźć w jakimś miejscu albo nagrywać dla jakiejś wytwórni, bo ich talent jest jeszcze niedostatecznie ukształtowany, powiedzmy, czy wyszlifowany. No takie zdarzenia masz na pewno i wtedy się zastanawiasz, no tak, to jest dowód mody właśnie, że ktoś akurat znajduje się na jakimś piedestale, a nie powinien. No na pewno, tylko wiesz, czas zweryfikuje to, czy on na tym piedestale wytrzyma, czy nie. No właśnie, a powiedziałeś o czasie, to chyba najbardziej sprawiedliwy juror w sztuce, myślę, prawda? Tak. Czyli co, jak się życzy artystom, to tego, żeby do nich sięgano za 100 lat, za 150, tak? Albo jak Bach za 300. No, myślę, że no tak.
Myślę, że to jest trudne, jednak wszyscy chcemy, żeby nas słuchano teraz, jak możemy. No właśnie, i czy nie ulegamy rozmaitym kompromisom w związku z tym. A taka wymarzona twoja wytwórnia, nagranie, repertuar, instrument, studio nagraniowe albo sala koncertowa, to co by to było? Ja bardzo bym chciała na BBC Proms zagrać kiedyś. Na pewno trzeci Rachmaninowa. Z jaką orkiestrą? Nad orkiestrą w sumie nie myślałam. Na pewno bym chciała kiedyś zagrać z Viottim. No niestety już tego nigdy nie zrobię, bo chciałam kiedyś jakby z Abbado, ale Claudia Abbado. Trochę się za późno urodziłam. No tak. Natomiast... Ja bym chciał pogadać z Bernsteinem i też mi się nie uda. No tak, to są takie postaci, myślę, z których możemy jakoś tam czerpać, ale jeśli chodzi o orkiestrę... No nie wiem, na przykład Berlińczycy. No. A słyszałaś ich na żywo już? Niedawno jakoś właśnie może? Nie. Nie słyszałaś na żywo? Jeszcze nie. Nie tak dawno byłem w Berlinie na, wyobraź sobie, Marcie Alcherich i Danielu Barenboimie. Oboje, jak wiesz, po 80. Tak. Marta to... Marta już wróciła. Marta 81 nawet. I powiem ci, wchodzili dosyć mozolnie na scenę. I tak sobie myślałem, zwłaszcza Daniel Barenboim, który jeszcze musiał pokonać te schodki takie do pulpitu dyrygenckiego, usiadł, dyrygował na siedząco i tak myślałem sobie, co tu się wydarzy? Nie widziałem, bo fortepian zasłaniał, chyba z pamięci dyrygował. Koncert Schumana fortepianowy. Co ciekawe, Marta, jak to ona zmieniła repertuar 3 dni przed koncertem. Miał być grany koncert Czajkowskiego, a był zagrany Schumann, ja się nastawiałem również na, co ciekawe, drugi utwór również został zmieniony bez udziału Marty, czyli symfonia miała być grana, znaczy miał być grany koncert na orkiestrę Witolda Lutosławskiego, a padło na drugiej symfonii Brahmsa. No, nieważne, pojechałem na artystów, no i ten mozu trochę mnie zastanawiał, co tu się wydarzy, po czym Marta oczywiście perfekcyjnie wszystko zagrała, bez żadnych autentycznie wpadek, co było niewiarygodne. Skończył się ostatni dźwięk koncertu, ukłony i znowu ten mozu schodzenia i tak sobie pomyślałem, no pasja nie uznaje wieku, nie? Tak, myślę, że oni mają sobie taką energię po prostu, jakiś żywioł, który jest w nich pomimo wieku i pomimo tych takich utrudnień właśnie. No tak. To jest niesamowite. Czyli co, dobry zawód wybrałaś, krótko mówiąc, taki długowieczny. Myślę, że tak, aczkolwiek też trzeba, wiesz, no nie wszyscy mają tak, że właśnie do 80 roku życia potrafią grać. Niektórzy nie. I trzeba jakoś tak umieć tym zarządzić, żeby jednak móc nadal... To jest jednak zmaganie się z fizyką, prawda? Tak. No jeszcze fizjoterapia i cała masa różnych zajęć, których nie ma w szkole. Dlaczego nie ma takich sytuacji jak uczenie się swojego ciała, tego, z czym się ten zawód wiąże, z jakimi problemami, z kręgosłupem chociażby, z postawą właściwą? Myślę, czy to się że zmienia rzeczy. W twoim pokoleniu? Ja akurat miałam dostęp do różnych jakichś takich właśnie zajęć poza szkołą. Ale to na własny rachunek, jakby własna inicjatywa to była twoja chyba. To znaczy tak, typu wiesz, właśnie zgłaszałam się do różnych programów i przez to, i też niestety przez własne doświadczenia z jakimiś tam kontuzjami, trochę się dowiedziałam dość wcześnie. Natomiast z dzisiejszej perspektywy, no myślę, że można było tego uniknąć, gdyby właśnie już od początku uczono nas różnych nie chcę mówić trików, ale po prostu dbania o siebie. Dbania o siebie, oczywiście, tak. No bo najgorsza dla kręgosłupa jest postawa, jedna postawa utrzymana przez dłuższy czas. I często jak ćwiczymy, to mamy pewien przykurcz i nagle mijają 2-3 godziny, prawda? I kręgosłup rzeczywiście obrywa, mówiąc już tym bardziej, jak jeszcze organizm się rozwija, rośnie, więc wszystko właśnie jest takie... No a przy mojej pracy, nie wiem, kompozytorskiej, kiedy jest myszka, kiedy jest klawiatura i jest często jedna pozycja, bo się człowiek zastanawia nad układem smyczków i nagle mija godzina, prawda, w tej pozycji. Nie ma nic gorszego. Tak. I nikt nas nie uczy tego, że trzeba wstać, zrobić parę ćwiczeń, jakich ćwiczeń i tak dalej, prawda. No ale skoro o tej rzeczywistości pozamuzycznej czy okołomuzycznej, uczona byłaś kiedykolwiek na przykład udzielenia wywiadu w szkole albo na studiach? Nie, ale miałam na różnych programach też. Okej. No bo zobacz, jaki paradoks. Nagrywasz płytę, grasz koncert i jest pytanie proste. Do kogo adresujesz swoją sztukę? Komu byś chciała dedykować płytę? Co na niej jest? I tak dalej, i tak dalej. I bardzo często fantastyczni muzycy bardzo blado wypadają w wywiadach i nie wiedzą, co powiedzieć. Ale myślę, że to jest głównie kwestia tego, że właśnie gdzie jest ten balans i jest jednak nadal ciążenie na to, żeby głównie ćwiczyć, głównie grać, tak, a nie ma w ogóle takiego rozwoju po prostu intelektualnego. I
niektórzy też są dość introwertyczni, wolą się zamknąć w dziewczyniówce, tylko temu poświęcić i później, o, ktoś to za mnie zrobi, prawda? No a jednak to tak już nie jest. Mam wrażenie, że gdzieś ta era właśnie wielkich postaci, takich niedostępnych już minęła i trzeba umieć się wypowiedzieć, trzeba umieć mówić po angielsku. To są naprawdę takie podstawowe jakieś umiejętności. Dla mnie one gdzieś tam były naturalne i wiadomo, że też człowiek się uczy wraz z doświadczeniem. Oczywiście. Ale ja też zawsze to lubiłam. Mhm. Może to jest też ta różnica, że ja nigdy nie byłam taką osobą, która tylko po prostu, tylko ten fortepian. Może to też jest, nie wiem, wiesz, mój błąd, że tak było, ale dla mnie to jest ważne. I myślę, że też jak się jest takim wtedy po prostu pełniejszym człowiekiem, to i ma się o czym grać. I też po prostu ludzie czują, że okej, to jest normalna dziewczyna, normalny człowiek, który ma jakąś wrażliwość, żeby przenieść to do utworów i umiejętności, żebyśmy my mogli tego posłuchać, ale też ma takie same problemy jak my. Dokładnie tak. I tak dalej, więc to jest tak naprawdę ważne, żeby ludzie... A cena, jaką zapłaciłaś największą w związku z graniem? Czas, przyjaciele pewnie? Dzieciństwo może nawet? Dzieciństwo nie. Ale w znaczeniu tego, że no mniej zabawy z przyjaciółmi, nie, czy tam z rówieśnikami, zupełnie nie. No to ja właściwie też takie mam wrażenie, że ja się bardziej bawiłem na podwórku też niż przy instrumencie. Tak, znaczy u mnie ten czas dzieciństwa był taki, jak miał być. Okay. U mnie bardziej później było tak, że gdzieś tam faktycznie zawsze w tym niedoczasie, gdzieś ten perfekcjonizm, te mm-hmm. wymagania wszystkich mm-hmm. dookoła, właśnie środowiskowe, tak? No tak. Presje rozmaite? Myślę, że tak. Myślę, mm-hmm. że presje też... Ocenianie oczywiście, wszechobecne. Też dość specyficzne środowisko. Po prostu... Wejdę w słowo. Od października wykładam na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina i mam taki już jeszcze wstępny może pogląd na studentów. Mm-hmm. Mam wrażenie, że bardzo się obawiają opinii kolegów. Myślę, to znaczy, że... żyjemy w świecie lajków oczywiście. Tak. I boją się rzeczywiście zrobić jakiś krok w bok, gdzieś, który może będzie lekko pod prąd. Tak. Bo to będzie natychmiast skomentowane i z reguły negatywnie. No, przynajmniej tak. Tego się obawiają najbardziej. Tak, no wiesz, ja się często z tym spotykałam, że właśnie tu konkurs chopinowski, a tu robię na przykład, wiesz, trzy programy zupełnie inne. No i po co ci to, Julka? No albo co ty tam robisz, bo będziesz nagrywać Światło Księżyca, a dla mnie to jest właśnie super. I myślę, że to tak mnie dopełnia właśnie, daje mi te rzeczy, których w tej typowej ścieżce mi brakuje. Brawo. Ale nie wszyscy mają takie potrzeby. No tak. I też ja też widzę takie ogólne, jakieś takie rozmydlenie mhm. i umiejętności, i jakieś takie potrzeby, żeby coś wnieść od siebie. Mój profesor na pierwszych zajęciach z kompozycji powiedział mi, Zbigniew Rudziński, już nieżyjący niestety, żebym jak najwięcej pracował również poza uczelnią. To jest zdanie, które tak. rzadko się słyszy z ust profesora. Tak. Bo to jest strzał w kolana tak naprawdę, bo jeżeli będę poza uczelnią, to siłą rzeczy nie będę chodził na zajęcia albo będę nieprzygotowany na nie. Ale on dokładnie wiedział, że na uczelni mamy teorię i mamy rzeczywiście pewne założenia, praktykę również, ale życie jest tam, tak. no poza i murami. Niestety właśnie ci wszyscy, którzy skupiają się tylko na studiach, o teraz mam studia, potem po 5 latach naprawdę nie wiedzą, co ze sobą zrobić mhm. I studiują kolejne 2 lata na jakichś podyplomówkach, mhm. Czy po prostu na przykład muszą iść uczyć, a na przykład mhm. nie chcą uczyć. Ja no nie tak. wątpię, że 30% osób chce uczyć i w ogóle się spełnia w tym, ale nie wszyscy chcą uczyć. No niestety, a to jest dłuższy temat, bo oczywiście to zniechęcenie czy niezrealizowanie przelewa się potem na uczniów i to jest bardzo tak. smutna historia. Tak. To na koniec, Julka, kim byłaś przed planem, przed naszym stypendialnym programem Masterclass Fabryki Norblina, a kim jesteś dziś? Jakbyś tak spróbowała taki mhm. pomost, taką paralelę stworzyć. Tak. Myślę, że ten program się w ogóle rozciągnął w czasie i... Przez pandemię też oczywiście. W sumie dwa lata były dla mnie naprawdę bardzo intensywne i bardzo dużo się zmieniło. Więc ja przed programem byłam... wiadomo, że wiedziałam już mniej więcej, gdzie, co chcę. Tak. Natomiast gdzieś tam zawsze właśnie miałam wrażenie, że może takie pomysły to właśnie jeszcze nie czas, jak będę mhm. trochę starsza. Mhm. A właśnie program, też to, że w sumie koledzy z programu są w zupełnie różnych jakby dziedzinach, ale też niektórzy wychodzili z tego, co ja, mhm. pozwoliło mi zobaczyć, że okej, to nie jest w ogóle jedyna ścieżka, że jest tyle ścieżek i tak naprawdę od nas zależy to poczucie spełnienia i to, co my robimy. Dokładnie tak. I myślę, że właśnie to mnie utwierdziło w tym, że po prostu chcę robić to, co mi się podoba mhm. i nie iść na zbyt duże kompromisy.
jakieś zawsze muszą być siłą tak, rzeczy. Ale jednak, żeby słuchać tego wewnętrznego tak głosu, tej intuicji, bo ona zawsze gdzieś tam wie, co nas usatysfakcjonuje po prostu. I właśnie i te wszystkie wykłady, i spotkania. Też to, że mieliśmy w sumie trochę czasu, mogliśmy spędzić właśnie tak. Właśnie z mentorami i ze stypendystami. Myślę, że tak też trochę mnie otworzyły na inne dziedziny. W ogóle zaczęłam, to jest totalnie tylko dla siebie, ale zaczęłam pisać teksty. Naprawdę? Tak. Śpiewane w przyszłości, czy na razie tylko w formie wierszy? Na razie w formie wierszy, no okay. Ale to jest na razie tylko dla mnie. Nie wiem, czy kiedykolwiek coś z tym zrobię, zobaczymy. W każdym razie myślę, że to mnie właśnie otworzyło na to, żeby tak coś też popatrzeć z boku. No i właśnie udało się zrealizować nagrania, więc po prostu zobaczyłam, że da się. I tak jakby przetarłam sobie te, kiedyś trzeba postawić ten pierwszy krok w czymś takim zupełnie niby nowym. I myślę, że to się udało właśnie dzięki temu. Ja uważam, że muzyka poważna potrzebuje po prostu odmiennego anturażu. Zauważ, że bardzo często jak festiwale odbywają się w nietypowej sali, to co się działo kiedyś w Ocynowni Nowej Huty w Krakowie, festiwal Sacrum Profanum bardzo często tam się wydarzał, no to tłumy ludzi przychodziło. Nawet jeżeli to był snobizm, to było to coś potrzebnego bardzo, bo potem po powrocie do domu włączali jakieś jedno czy drugie nagranie. I to, co zrobiłaś w tych nagraniach, to też jest pokazanie muzyki poważnej od trochę innej strony. Nie jest to sala z ciężkim żyrandolem, który na nas zaraz spadnie, tak. Tylko jednak pokazanie muzyki jeszcze z udziałem tancerza, gdzie dobarwiłaś te dźwięki jeszcze czynnikiem wizualnym i to jest fantastyczne. Nie odkłada niczego na później, powiedziałaś to, ale miałem to nawet w formie życzeń ci powiedzieć. Agnieszka Osiecka to mówiła wielokrotnie i wielu wspaniałych twórców, których podziwialiśmy, najczęściej mówili to u schyłku życia, że bardzo wiele rzeczy odkładamy na później, a potem tego czasu już rzeczywiście brakuje. No i patrz w siebie, rzeczywiście, to jest to, co też wybrzmiało w twojej wypowiedzi, żeby nie robić niczego w zawodzie muzyka dla kogoś, tak na siłę oczywiście dla kogoś, żeby liczyć na ten poklask publiczności i co oni powiedzą, bo przede wszystkim to zaskakiwać masz sama siebie. Tak. I fantastycznie, że to robisz, że sama wznosisz się na wyższe poziomy, żeby siebie zaskoczyć, a jeżeli przy okazji będzie za tym szła dobra reakcja publiczności, to będzie wspaniałe, ale to nie powinien być cel sam w sobie. Tak. No dobrze, wybierasz się na swojego kolegę konkursowego, chopinowskiego, Martina Garcia dzisiaj? Nie wybierasz się. A możesz się wybrać? Masz na to czas? Mogę. To ja ci prezentuję dwa bilety w tej sytuacji. Co ty powiesz na to? Bardzo. No to dzisiaj, bo jesteśmy live oczywiście, dzisiaj Martin Garcia w Filharmonii Narodowej. A przed państwem Julka Łozowska, która opowiedziała w skrócie oczywiście, bo moglibyśmy godzinami, o swoim życiu, o tym kim była, kim jest. No i o planach, o estetyce swojej, o tym, czym jest dla niej muzyka. To jest oczywiście morze inspiracji, trudne do zdefiniowania. W ogóle trudno się mówi o muzyce, przyznasz? Myślę, że zależy. Jeżeli mówimy z takiej osobistej perspektywy, to chyba się mówi trudniej niż obiektywnie coś powiedzieć. No tak, prawda? Byli tacy twórcy, którzy uważali, że muzyki się w ogóle nie komentuje. Sama muzyka się ma sama obronić. I tak powinno chyba być oczywiście, żeby za dużo o muzyce nie mówić. Bardzo dziękujemy za dziś. Wszystkiego dobrego wszystkim. Dużo zdrowia. Julka, trzymaj się dzielnie. Dzięki. I do zobaczenia w niedalekiej przyszłości, mam nadzieję. Super, dziękuję Do zobaczenia. Bardzo.